Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Klocki i zapraszam do kolejnego filmu z grą Darkest Dungeon 2. Tutaj w tym miejscu, przy tym ołtarzu skończyłem nagrywać poprzedni film, coś się żegnałem. A co do poprzedniego filmu, no dostaliśmy mocne wcirki. Taki mocny łomot, że masakra. Zaraz zobaczymy, jakie to przyniesie konsekwencje. Pierwszy sobie otworzymy ołtarz nadziei, jak już tutaj jesteśmy. Mamy aż 38 z poprzedniej wyprawy tych świec. Pamięć, no tutaj to troszeczkę nowych rzeczy poznaliśmy. Odświeżony las. Wspomnienia. O właśnie. I ci bohaterowie są na jasno, których mam, więc chyba ich będę dalej miał. Chciałem tutaj pójść do awanturniczki, dojść. Mamy tyle świec, że może... Weźmy sobie wyposażenie dyliżansu. Sprzęt do zwiadu. O, to będziemy wiedzieć, co się kryje chyba pod znakami zapytania. Bardzo fajna rzecz, tak mi się wydaje. Weźmiemy sobie żywe miasto. No to co, pójdziemy tutaj. Odblokowaliśmy awanturniczkę. Może wzmocnimy sobie kolejnych. On jest wzmocniony odporność na stres. Wszystkim bym to dał. Coś jeszcze tutaj jest ciekawego. O właśnie. Miejsca w ekwipunku 2. Plus jedno miejsce na przedmiot. To jest zaradność, co to daje? Przy odwiedzeniu gospody w dolinie 12 reliktów. O proszę. Fajne rzeczy tutaj są. Co to jest? Niezłomne wybrzeże. Fajne. Kompanii. Osierocony wilczek. Zwierzę. O kurde. Plus 5% odporności na stres za każdy przedmiot typu luksusowe przedmioty. Szczerze? Średnio. Prestiż odblokowuje brudną liberię dyliżansu. A tutaj płomień jakiś taki niebieski. Nie jest zbytnio ciekawy. Dobra, weźmy sobie ten dyliżans może tak o. A co na nim? Jak ja na nim... A, tu na nim klikam i tu wychodzi. Dobra. Mamy dodatkowe dwa miejsca w ekwipunku. Damy sobie jeszcze na jeden przedmiot. These wheels are invested with noble purpose. Every rotation, blessed rest for the warriors of our cause. O, tutaj jest większa szansa na to, by w lokacjach na mapie pojawiały się świece. Do tego chciałem dojść. Plus jedno koło. To jest bardzo ważne, bo przed chwilą, w poprzednim filmie, przez to właśnie, że się rozbiliśmy, tam była ciężka ta walka z tymi, gdzie była ta wielka armata i nie było łatwo. To się przyda na pewno. I jeden pancerz też. Dużo tu punktów rzuciłem, ale wydaje mi się, że to dobrze. Ile tych jeszcze punkcików? 5, tak? No to co, wzmocnimy zbrojnego? 33% do obrony. Dodanie dostosowane podczas ataku umiejętność ryk. Nie jestem w sumie przekonany. Trochę damy do tych wspomnień. Są wymagani bohaterowie ogólnie. Kurczaczki. Mi się wydaje, że te rzeczy, które zabrałem w poprzednim odcinku, one chyba przepadły, bo ja nie dojechałem. Więc może jakieś bibeloty byśmy sobie wzięli. New instruments will help us diagnose the world's affliction. Dobra. And overcome it. Początek tury, jeśli świecidełka w ekwipunku więcej niż 25, usuwa jeden negatywny token. Taki tam ciekawy.
Dobra, zostawiam chyba te cztery świece. Nie, no trzeba je wykorzystać. Nie ma, nie ma. Nie ma to, że tamto. Damy jeszcze w... Kurde. Co tu jeszcze mogę wrzucić? Dobra, tej zbrojnego, tak jak chciałem na początku. Troszeczkę mu tu dodamy. On nam wyrasta na takiego typowego lidera. Dobra, jemu też dodamy. Jest. Mocno wzmocnieni są. Teraz chyba tak łatwo nie zginą. Nie no, masakra. Ten poprzedni... Poprzednia wyprawa to było co jakieś nieporozumienie. No ale tam mieliśmy walkę z bossem, który nam naprawdę dużo zabrał HP. I po tym jeszcze kareta się rozdupcyła. No dobra. Tak, zaczynamy znowu to samo. Ta gra nie ma litości. Jedziemy. Ciekawe od jakiego momentu zacznę. Talking excitedly of esoteric theory and ancient mysteries. To będzie całkiem od początku? The crossroads. Bardzo możliwe, no. Hope to find their way. O, mamy taką wariatkę. Przednia pozycja. Ona ciekawa jest. No i nasz tutaj zbrojny ma już historię, nie? Bo my tam w nim... No właśnie, ta umiejętność padła. Fajną obronę daje, kurde. Mamy nową bohaterkę, sobie ją zarzucimy. Jakie ona ma ciosy? Z jakiej pozycji? Najlepiej z pierwszej albo z drugiej. To jest z pierwszej albo z drugiej, to jest z pierwszej. Z pierwszej albo z drugiej, to jest z drugiej. Tylko jedno jest na pierwszej pozycji. Ale zaczniemy sobie tak, że ona będzie z przodu. Za nią zbrojny. Ty skąd robisz ten skok? Stąd. Ej, on sięgnie. To zrobimy sobie jeszcze z oprychem i z badaczką zarazem. Taka zamiana mała. Mamy nową bohaterkę, trzeba ją wykorzystać. Jemu jeszcze bym wrzucił to. Zamiast tego, o, tą nową umiejętność. No, teraz są troszeczkę mocniej wzmocnieni. Te parę świec poszło w wzmocnienie bohaterów. Tak, cały rozdział, widać jak się zginie, to cały rozdział trzeba od początku. Tylko jak, tak wam szczerze powiem, że jak będziecie sami w to grali, no to chyba jest nieuniknione. Pamiętam to z Darkest Dungeon 1. No i pierwsza waleczka. Teraz powinno iść w ogóle bardzo łatwo. Co? No to zaczniemy sobie może normalnie od ciosu zwykłego. Precyzyjne cięcie. Masz tą tarczę. Teraz jej nie potrzebujesz w sumie. Dobra, no to dokończymy go. Kurde, ale słabiutko. Badaczka zarazy. No to krój tam. No i co ty masz ciekawego? Ona tutaj ma barbarzyński okrzyk. To jest na siebie. Coś dostaje, nie wiem co to jest. Wyczerpanie, minus 30 obrony i minus 3 szybkości za każdy token wyczerpania. A. Nie, no to tego nie używam. Użyjemy sobie żelazny łabędź. O, i tego z tyłu bije, patrzcie. Sięga tego z tyłu dzięki tej długiej broni. A tym bije z przodu. 4-8. Tu też 4-8. Fajna jest, bo bije tych z tyłu. Potrafi bić. To jest przydatne.
Kurde, trują teraz. No dobra, ten jest zatruty. Otrujemy sobie może... tego? Co, oddamy sobie strzał? Oj, krytykal wleciał, bardzo fajnie. Ty sobie rozczłonkuj tego tam z tyłu. Piękny, zabójczy cios. Ty kolejno bij w tego. Piękny, zabójczy cios. No i wy... za te trupy. Coś tam mnie dziabną. Dużo straciła HP. Dobra, tutaj już jest kwestia rozwiązana. Oni giną. Po prostu. Po prostu sobie giną. No to ciachaj go. Sporo straciła HP, ale ten pierwszy region... już go robiłem przecież tyle razy, że wiemy, że tu już jest koniec. No i jesteśmy w gospodzie. Region pierwszy zrobiony. Zrobimy na spokojnie drugi. The fire is lit. The table is set. The inn awaits its favorite guests. Dobra. Punkty. Damy ci tutaj punkcik w pierwszy i też ten drugi, w ten tył. Potrafisz sięgać tak daleko, to się przyda. Wiadomo, że trucie, tak jak robiłem to wcześniej. Teraz zrobię chyba ten doskok awanturnika. Będę chciał sprawdzić, czy on potrafi bić z trzeciej pozycji. Nie, nie potrafi. Ale to potrafi. A, widzicie, czyli potrafi jednak. Dobra, to mam na to sposób. Kontynuujemy. Ty masz dodane. Ty tutaj doskok awanturnika i zbrojnym miażdżeniem. Dobra. The next stop is leagues away. Tu mogę dodać trofea. Ja straciłem to trofea, nie? No, wszystko straciłem, jak nic. Jedynie co to te świece zostały, dzięki którym mogłem no, ulepszyć, tak, swój skład, wzmocnić ich. I dzięki temu mogłem też wzmocnić karetę. Także ta przegrana walka wcale nie poszła na marne, bo te świece, tam 30 parę świec dostałem. No i można było pozmacniać i teraz powinno być troszeczkę łatwiej. To nie tu? To tu. O, będzie zwiat. Będzie robiony zwiat. Wrzucimy sobie klamrę oczyszczenia. W sumie to obojętnie komu. Bo to jest początek, który jeśli świecidełka wypunku, to usuwa negatywny token. Dobra, zbrojnemu dam, niech ma. A niech ma chłopak. No i co, wybieramy. Rain. Fire and rot. Labirynt. 300%. O, tutaj już jest minus 20 odporność na ogień, a tu jest plus 300%. Teraz do wyboru. Omin szpital polowy, to jest cel. Ominąć go. Oczyść leże. Oj, nie oczyszczam tego leża. Tam jest ten boss i on mi zabrał tyle HP, że na razie sobie pójdę. Chyba tutaj mam ominąć szpital polowy. Aj, zanim pójdę, to trzeba chyba po prostu dobrze się przygotować. Także przygotujemy się. O, to też leczy. Maśna oparzenia też się przyda. Też nie ma co brać, nie wiadomo ile tego. No bo widzieliście, ile zdobywałem po drodze.
Kurde, no pomycha musi być, nie? Radiant light will suffuse you with the strength of your convictions. No i dobra, odpoczywamy. Mały reścik. I jedziemy. Ale plus duży jest tego, że oni nie giną na stałe. Bo w jedynce to powodowało, że po 30 godzinach gry można było być praktycznie na początku. A tutaj przez te świece i ten stały ciągle rozwój, mimo jak się mimo niepowodzenia w wyprawie, to i tak dodaje coś, tak? Jakoś wzmacnia tą drużynę. Dobra, gdzie jest ten szpital? Bo ja mam go ominąć. Muszę się przyjrzeć. Szpital. To jest kaplica. Gdzie jest szpital polowy? Tutaj. Czyli muszę... A, to bardzo wysoko. Na razie mogę po prostu jechać. Co, jedziemy do strażnicy? Jedziemy do strażnicy. Strażnicy chyba... W strażnicy jeszcze nie byłem. O, ale mi tutaj zagrodziło. Wyłącz się. No dobra. Witamy w strażnicy. Co, będziemy walczyć? Co tu się wydarzyło? Aha, odkryłem sobie wszystkie znaki zapytania przez strażnicę. O. To powoduje strażnica. Czyli już wiemy, że odblokowuje. Tu jest walka, to sobie ją chyba pominiemy, ale tu też jest walka. A tutaj zdarzenie, wsparcie. Tu jest kaplica. O, skrytka. Czyli jadę prosto. Będę miał walkę, co prawda, ale będzie zdarzenie i skrytka. Oczywiście, jedziemy tędyk. Mamy waleczkę. No i bum, jedziemy. O, ale bandyci fajni. Normalni ludzie. Łupieżca. Strzelec, łupieżca. No dobra. Zaczynamy od riposty. Bum. Doszedł jeszcze unik do tego. Szansa na unik. Za trudko. No to tutaj. Za trudko damy. Tytnij tego z tyłu. Uhuhu, już ją lubię. Awanturniczka. Okej, dobra, teraz muszę do przodu. Ten jest... na ile tur? No to w tego, oczywiście, że w tego. Krwawisz, kochana. No ale dobra, przetnij go. Będzie strzał. No i riposta. To się w ogóle powinno nazywać chyba kontratak. Dobra, jeszcze jedna jest, więc tu sobie oddamy po prostu strzał. Chłopak nie żyje. Cios poniżej pasa, ale trafił w tarczę. Ten zginie w następnej rundzie. No i ten też. No i ten też. To co, damy sobie tarczę. Też opłaca się teraz dawać tą tarczę, a później jeszcze może obronę komuś, żeby kogoś chronić. To też fajne połączenie pewnie by było. Dobra, bierzemy łupy. I jedziemy, jedziemy. Osiągnięto kolejny cel bohatera i dostajemy dzięki temu świecę. Jeszcze mamy co? Odwiedź rupieciarza, a dwa razy aż, żebym dostał. I zadaj śmiertelny cios mizernym. Mizerny to jest chyba jakiś
A tak, będę musiał to sprawdzić. Rupieciarza by się przydało odwiedzić. Sprawdzę, gdzie on jest na mapie. Ale aż dwa razy, więc w sumie tak szybko nie zrobimy tego. Ale już jeden przynajmniej będzie odhaczony. Taki plusik. No i zdarzenie. Garstka desperatów. Co tutaj może się wydarzyć? Plus 30, plus jedzenie. Dwa jedzenia. Plus 30, minus 12. Tutaj trochę będzie ciemniej. Dobra, to co? Wezmę to. Płomień będzie na 100. No i jedzonko. To jest ogólnie przedmiot gospody. W gospodzie jak będziemy, to tam odnowią im się HP. Czekajcie, sprawdźmy sobie mapę. A już wybrałem, niechcący. Niechcący wybrałem, że jedziemy prosto. Ale i tak taki miałem plan. Bo wam mówiłem, że pojedę zobaczyć, co jest w skrytce. Tylko rupieciarza ominąłem przez to. No cóż, co i za coś. No i za coś. Ciekawe, co w tej skrytce. Tam dużo świec. O ile można prosić. Skrytka naukowca. A. To jest po prostu... I to jest bardzo dużo rzeczy. Dostajemy za darmo 7 rzeczy. To jest do gospody. O. Ława Majsterkowicza do... Do dyliżansu przed każdą lokacją, szansa na wytworzenie urządzeń zwiększa spiętrzenie się obiektów w kategorii urządzenia o 2 nawar na stertę. Okej. I mamy jeszcze lichą latarnię, taki bibelocik, który daje plus 25% przeszycia odporności na ogień, ale zmniejsza ruch. No dobra, zarzucimy i tak. Odporność na ogień? No to ty, bo ty będziesz częściej bronił kogoś. Na razie ty to weźmiesz. To gospody, to gospody. Damy tobie kredę jeszcze w łapę. Tobie damy taką miksturę na stresik. O właśnie. I nie każdy coś trzyma w łapie, zapomniałem o tym. To jest bardzo ważne. A do tego diligence. Wrzucimy sobie... A nie mogę teraz. To tylko przed wyprawą chyba. No dobra. Wychodzimy i jedziemy dalej. Przede mną bitwa i zdarzenie. No to wjeżdżamy w zdarzonko. O, jakieś zwierzęta. Kundel, po prostu kundel. Kurczaczki. Dobra, bij psa. Ma mniej HP. Oj, on ma unik. I jeszcze dalej będzie miał unik. No dobra. Może jednak pierw ciebie? Ty tak szybko nie uciekniesz przed moim młotem. Tak, ripostę jak najbardziej. No i otrujemy może. A nie, bo on ominie. Do tego już dokończymy. O kurde, odporność na zarazę miał. Niestety. Ale riposta i tak zginął. No dobra, tutaj sobie zrobimy zwykłe cięcie. Standardowo musiał być unik. Jeszcze będą mnie unikali dalej. No dobra, no to unikajcie sobie. Ho, 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 chyba jednak nie. Oj, krytyczny wjechał. Taki cwaniak z ciebie. No to leczymy. Ripostę jeszcze mam, to oddam po prostu strzał. O, upadł. Uda się otruć?
Oczywiście, że tak. To piesek już padnie. Zobaczymy sobie ten barbarzyński okrzyk. Oj, widzicie. I następny atak po tym okrzyku rywala jest mniejszy o 50%. Też spoko. Jakby jakiś naprawdę boss przede mną stał, to spoko go tak obniżyć jego cios. Dobra, szybciutko sobie zarzucimy, bo mamy coś. A, 10 do maksymalnego zdrowia. No to teraz ty jesteś z przodu, awanturniczko. To sobie sieć. Dobra, jedziemy dalej. Gdzie teraz mamy jechać? Do zdarzenia. Później będziemy mieli mały wybór. Jeszcze nie wiem, który wybiorę. Zaraz będę musiał to przeanalizować. Mamy garstkę desperatów. Pomóż nam. No to co wybiorę? Minus 5 światła. W ogóle ja mam światła ile? 80. No to minus 5 światła i te dwie, cokolwiek to znaczy. Przedmioty bitewne? O, to tak. Dawaj to. Łapka na niedźwiedzia. Czyli wywołuje u kogoś chyba... Tak, na jeden cel. Wywołuje na 3 tury 3 krwawienia. No i maść na oparzenia. Usuwa podpalenie. Fajnie, fajnie. Czekajcie. Tu mamy leże. Wiemy, że tam jest boss. Walka z potworem może... A, ale trofeum byśmy zdobyli. Kurde, nie wiem, czy się nie pokusić. Tylko, że po tej porażce w poprzednim odcinku nie chciałbym, żeby ten odcinek znowu był z porażką. Chyba ominę te leże. Tu mamy pojedynek i tu pojedynek, tak? Tylko, że tutaj stracimy koło i zyskamy świecę. A później znowu stracimy koło i zyskamy świecę. Walka. Tracimy pancerz. Walka i koniec. Tak myślę, że tutaj jest podobnie, tylko że są inne efekty. Bez świec, tu nie mam świec, bez sensu, nie chcę tutaj iść. A tutaj znowuż jest boss. Dobra, idę tą drogą. Będziemy mieli po prostu dwie zwykłe potyczki i trzecią z fanatykami. Stracę dwa koła, jeden pancerz, ale dojadę. Także trzy walki tej podróży jeszcze. No i trzecia najtrudniejsza z kultystami. Płonący stos. Fanatycy. Nie, no dobra, będę walczył. Mamy dużo HP. Także walczymy jak nic. Podpalacz. Będzie mnie podpalał. Dobra. Ogłuszmy go. Udało się. Może nie trafi tym płomieniem. Kurczaczki. Dobra, bijemy. Bijemy bardzo mocno. Tutaj musi wjechać riposta. I tniemy tego z tyłu. Krytyczny 15. Ona nie ma jakichś premii do krytycznych ataków? Co uderzy, to krytyczny. Bardzo ładna riposta. Ripostę jeszcze mam. To zwykłe cięcie chyba. Ten ma unik, kurde. Albo tego, o, wykończę, właśnie. Wrota śmierci jeszcze.
Jeszcze wrota śmierci. Jeszcze mu się uda. Aj, prawie siadło. No to co? No to chyba cięcie tu z tyłu, nie? A ona ma 12 szans na krytyczny tym uderzeniem. Tu też 12. Ciekawe, ile ma zbrojny. Pięknie, już dwóch pokonał ripostą. Zbrojny, teraz nie zobaczy tego zwykłego. Ale tym, tą umiejętnością tylko 10 krytyczny. Ale mnie tutaj skontratakował. Palę się. Palę się! Dobra. A tym ile krytyczny? 12. Ten się, kurde, uleczył? Ja ci dam. I bum, 10. Fajna ona jest, mocno bije. Dobra. Nie mam już riposty, więc... Kurde pudło, ale mam ripostę. Co, otrujemy co nieco, nie? Znowu pudło. Kurde, ale unika. Tego już nie unikniesz. Bum, i cię nie ma. Dobra. Bo ona spala zwłoki i dzięki temu HP jej rośnie. No to teraz jesteś bliziutko. To cię pykniemy raz, dwa. Badaczko zarazy, weź trochę oprycha. Podlecz. Ty. Bum. To będą wrota śmierci. Niestety jeszcze pewnie przeżyje. Ale jeszcze mam ruch. O, udało się. Fanatycy pokonani w piątej rundzie. Dobra, bierzemy wszystko. I jedziemy dalej. Przed nami strata koła, zyskanie świecy i kolejna bitka, taka potyczka. To będzie pewnie z ludźmi, bo jesteśmy na terenie, gdzie wrogami są ludzie. Teraz się pojawili fanatycy, ale w takich zwykłych tutaj mi się wydaje, że to będą... Chociaż jest podpisane wejście do otchłani. I to znowu mogą być fanatycy. Chyba tak. Płonący stos i fanatycy, oczywiście, że tak. No dobra. Nigdzie nie uciekamy. Bijemy, bijemy. Bijemy, bijemy. Mamy dużo miejsca w ekwipunku. Niech nam dają nagrody. No dobra, to sobie zrobimy. Ten co ma na głowie? Bum! Ogłuszonko. Nie trafisz, właśnie. Dzięki mojemu ogłuszeniu. Bit z tego z tyłu, bo on jakiś podejrzany, chociaż on ma tarczę. No to bit z przodu. Riposta oczywiście. Pięknie, już jednego fanatyka nie ma. Pięknie. Zbrojny do przodu, dawaj. Ogień się roznosi. O, coś tam czaruje. Tego sobie wykończymy. Już jest po nim. To jest martwy trup. Przepraszam, żywy. Chociaż nie wiem, czy on żyje. Wygląda... Nie wygląda zbyt dobrze. No i co? Celujemy do tyłu teraz chyba. Tą tutaj. Pistolecikiem. Zbrojny tam nie sięgnie, ale sięgnie tą.
tego tutaj wariata. On roznosi ogień, ale zauważyłem, że przechodzi do przodu. Czyli mi się wydaje, że jak on jest z przodu, to on zadaje jakieś mu poważne obrażenia. Ogień się roznosi. Na siebie naprzód. Ciekawe, ciekawe. Trzeba na niego uważać. Tak więc... Bum, pistolecik. Tutaj go wykończymy. Do przodu pójdzie. Oho, jest blisko. A ten ma... Ten, dobra. No to go otrujemy. Dziabnę go. Pięknie, zabójczy cios. To się nie dowiem, co się stanie, ale przynajmniej nas nie zabije. Koniec walki z fanatykami. Dobra. Fajne rzeczy, coś się za to kupi. Na pewno. No i co? Utrata pancerza przed nami i walka z kultystami. Nie będzie łatwa. To na pewno. Ojej, 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 pancerz oberwał. I kultyści. Forteca otchłani. No, tutaj ciekawy, ciekawa postać. Wszyscy mają obronę, wszyscy są wzmocnieni. Tak to się zaczyna. Ci kultyści nie są łatwi. Zarzucimy sobie ripostę chyba od początku. No ciachaj jednego, ciachajmy jednego. Jednego konkretnego. A innego sobie otrujemy, o. Niech mu powoli te HP spada. O, krytyczny wleciał. Ale z dwóch stron. Ząb za ząb. No to przejdziemy do przodu. Bęc, kurde, przeżył. Ale jest oszołomiony. No i ten tutaj pierwszym się schował. No, już jest na szaro. O kurde, on odzyskuje zdrowie. Przydałoby się go wykończyć. Wrota śmierci. No i teraz muszę go pokonać, żeby przypadkiem mu się żyćko nie odnowiło. Bo on później się rusza? Nie, jeszcze będzie ona. No to w sumie mogę go otruć. Aj, on jest ukryty. Dobra, to dokończę robotę tutaj. Znowu krytyczny. Świetnie, riposta wjechała, to fajnie. Jedną tarczę mu zabrało. Dobra, wykończę tego tutaj z przodu chyba. Bo on już jest bardziej ranny. Do tego ma truciznę na sobie. I kurde, ten ledwo żyje. Weź się ogarnij trochę. I ripostę jeszcze ma. Kurde, nie, no to strzelaj do tego do tyłu już. Zniszczmy mu tą tarczę. O właśnie. A ty lecz kompana tutaj. Tak, ulecz go. Co on tu robi? Co się tu dzieje? Czy on ożył? Chyba tak. Dobra, tego z tyłu. Bęc. O, 10. Fajnie. Ty tutaj, tak? No to. Ten zginie tak czy siak. Zginie, no. To mu pomogę. To mu przyspieszę to. Pięknie riposta wjechała. Wrota śmierci.
Kurde, pod palonką masz. Ktoś miał maść na podpalenie. Dobra, zwykłe cięcie go wykończy. W sumie on i tak zginie. No to nie, strzelamy do tego. Wyleczymy kogoś, czy otrujemy? Wyleczymy. Kurde, ty nie sięgniesz ani tego, ani tego. Na siebie. To jest jakieś twarzą w twarz. Obronę dodamy sobie i krytyczne, ta. No dobra. A dlaczego tego nie mogę użyć? A, bo to nie jest na mnie. Obrażenia 2 do 4. Dobra. Dobra, to niszczmy zwłoki. O właśnie, ten się do nas przybliży. I go pacniemy teraz. Ciebie nie ma, ty to już historia. Nowa tura. To jedziemy z nim na ostro. Jeden cios, drugi cios i go nie ma. Koniec wyprawy. Teraz tak troszkę im te punkty dodałem z tych świec, to jakoś łatwiej poszło. No i też zmieniona jest bohaterka. Teraz jednak dwóch takich bardziej tanków z przodu. Dwóch mocnych atakujących. Dobra, bierzemy wszystko i wjeżdżamy do gospody. Tak, chyba przede mną tylko gospoda, nie? Tak mi się wydaje. Oczywiście, że tak. Jesteśmy? Jesteśmy. No to region numer 2 z 3 zrobiony. A ten trzeci już pamiętamy. Trzeba będzie się do niego dobrze przygotować. The Roaring Heart does much for the weary body. Even more perhaps. Boi się upierzców. Boi się upierzców. To jest badaczka zarazy. Boi się upierzców od teraz. I przeciwko nim ma zwiększony stres. Egoista. Minus 10% szans na pozytywne emocje, plus 10% szans na negatywne emocje. To jest nasz oprych. O, przynajmniej awanturniczka zyskała podstępność. No i co? Początek walki jest, masz 25% szans na ukrycie. I jest szybka, plus 1 do szybkości, więc mi się wydaje, że będzie zaczynała prawie każdą walkę. No i ospę dostał, oprych. Ma ospę. Początek rundy do tyłu o 1, 5% szans, albo do tyłu o 2, 5% szans, albo do przodu 1, 5, aha. Czyli po prostu przez to, że ma ospę, chyba na początku rundy on będzie zaczynał gdziekolwiek, będzie losowo, tak mi się wydaje. Dobra, bierzemy świecę. Bierzemy świecę. Wrzucimy kolejne punkty. Może leczenie ulepszone się przyda. Na trudne momenty, których tutaj w tej grze nie brakuje. I to zacząłem trochę używać. To też jest fajne. On tam przychodzi, troszeczkę robi te oszołomienie. Weźmiemy sobie to. Bo się fajnie zamienia miejscami dzięki temu z oprychem. Musimy naprawić. Wiemy, co znaczy jazda z ze złymi kołami i ze złym pancerzem. Jeszcze sobie coś kupimy. Jeszcze sobie coś kupię. Mamy w ogóle nowe rzeczy. Czekajcie, czekajcie. Co ty masz? Ty masz jedno miejsce. No to do krytycznego plus 5%. Oczywiście. Ty co chwila walisz krytycznym. To mi się podoba. Ciebie.
Kto kolejny? Zbrojny. Ty masz już dwa. No to uciekaj mi stąd. Oprych nie ma żadnego. No dobra, damy ten mroczny impuls. Plus 50% na odporności na ogień. Także z fanatykami będzie nie do ruszenia. Tu jest przedmiot bitewny. Przedmiot bitewny. On ma bandaże w ręku. I on nie ma bibelotów. Może jakiś kupimy. Conventional fair, but fairly priced. Bibeloty. Co my mamy dostępne? Ależ za 50, ten za 20. Odporności, a ten ma odporność na zarazę. Szczerze, takie te rzeczy średnie. Przedmioty bitewne. O, maść lecznicza. To się przyda. Dwie nawet kupię. I weźmiemy też surowicę. Usuwa zarazę. I tyle. Nie ma co się obładować rzeczami, bo dużo znajdziemy. To na pewno. A mogę od razu tą maść użyć, jak jestem tutaj? Chyba nie. Chyba tak to nie działa. No bo jest w gospodzie, myślałem, żeby sobie to użył. Ma 15 HP. Ale tutaj chyba się tak nie da. No jest to w sumie napisane, przedmiot bitewny, to czego ja oczekuję. Tak, odpoczywamy. I ruszamy w trzecią podróż. Ale to będzie już w następnym filmie. Ja sobie tutaj na początku bym skończył. Jeszcze o relacje, zakochańcy nasi. Zazdrość, o proszę. Z miłości do zazdrości. I co tu się stanęło, kurczaczki? No zazdrość wjechała, tak? Aha, no i przy tej mojej umiejętności chyba, bo ta umiejętność się świeci na niebiesko. Oprych dostaje jeden do stresu, a przy i odwrotnie, przy jego tym cięciu zbrojny dostaje jeden do stresu, ale kurde połączenie. I tutaj też zazdrość, o proszę. To już wiadomo, o kogo zazdrość. Oni byli zakochani i teraz oprych, ten jeden, który był tym zakochańcem, ma zazdrość też z awanturniczką, czyli już wiadomo, o co tu chodzi. Oprych jest problematyczny. Trzeba będzie go wykluczyć. No ale dobra, tutaj mamy początek nowej trasy w gęstwinie. I tak sobie skończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Na pewno będzie dużo lepszy niż poprzedni. No i tą trasę, ona jest dosyć długa. Ostatni odcinek z tą trasą wyszedł chyba godzinę 20, czy godzinę 15, już nie pamiętam. Także to będzie długa trasa, więc sobie zostawię na następny odcinek. Także mam nadzieję, że się podobało. Ja się żegnam, trzymajcie się, siema!